suszy używamy glonu soli, ryżu. Musimy mieć zwilżone ręce, żeby ryż nam się nie kleił. Używamy świeżej, akurat w tym przypadku, bo to polska wersja, świeżej papryki, cienko pokrojonej. Zielonego ogórka. Oraz sandacza z okolicznych jezior, którego usłyszeliśmy w tempurze. Zakładamy zakładką, ściskamy. Moczymy wodą roli, żeby nam się skleiło. Trzeba dobrze zacisnąć, żeby było ciasno zwinięte. Przeciągamy matę. I sushi gotowe. Przekrawamy na pół, żeby powstał taki gropusz. Na koniec skrapiamy sosem sojowym. Gotowe do jedzenia.